UFSO, grupa producentów części samochodowych. Bez samochodów trudno dziś żyć. Na całym świecie motoryzacja napędza wszystkie gałęzie gospodarki. Każde nowe stanowisko pracy w przemyśle samochodowym powoduje powstanie 5 nowych w innych sektorach gospodarki. Jest źródłem i warunkiem dobrobytu. Polska, która nazywana jest tygrysem Europy, ma najszybsze tempo prywatyzacji i wzrostu produktu krajowego brutto. To efekt wielomiliardowych inwestycji, nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Od kilku lat nasz rynek motoryzacyjny rozwija się najszybciej w Europie. Co roku sprzedaje się w Polsce od 30 do 40% samochodów więcej. To najszybszy przyrost na starym kontynencie. Obecnie to ponad 500 tysięcy aut rocznie. W dużym stopniu jest to zasługa koncernu DU. W tym roku zwiększył on udział w naszym rynku o dalsze 4%. Co czwarty Polak kupujący dziś nowy samochód wybiera auto DU. Obok Polonezów, Espero, Nexie i Kiko. 150 tysięcy aut w roku 97, 550 tysięcy w 2000. Inwestycje osiągną wtedy 1,5 miliarda dolarów. Na unowocześnionym już Żeraniu ruszy wkrótce produkcja Lanosa, potem Nubiry i Legancy. To szansa dla ludzi i gospodarki. Produkcja lepszych aut wymaga rozwoju części motoryzacyjnych w każdym segmencie. Nowych inwestycji, nowoczesnych technologii, większej niezależności firm. Marzenia szybko się spełniają. Filie DUFSO przekształcono w spółki joint venture, do których zagraniczni partnerzy koreańscy wnoszą kapitał, nowe technologie, wiedzę i kontakty z rynkiem światowym. Nasze są zakłady, ludzie, dorobek, umiejętności, rynki zbytu i chęć lepszego życia. Teraz prezesi spółek, niezależni i operatywni, tworzą przemysł części i strategię obsługi posprzedaży. Koreańscy partnerzy to samodzielne firmy z międzynarodowymi certyfikatami jakości. Hanyang na przykład współpracuje z United Automotive Industries w USA. DPI dostarcza swoje wyroby do General Motors, Forda i Chryslera. Ma zakłady w Indiach i Chinach. Sungsang słynny jest na rynku oświetlenia. Coram zaś wbił się w rynek swoimi świetnymi zderzakami. Nowe spółki to ogromny potencjał produkcyjny. Powierzchnia zajmowanych terenów wynosi 831 tysięcy metrów kwadratowych. W tym powierzchnia zabudowana 220 tysięcy metrów kwadratowych. Oto proporcja udziałów w spółkach DUFSO i koreańskich partnerów. Produkowane części będą nie tylko dla sieci DU. Wyeksportowane zostaną także do General Motors, Boscha, Fiata, Opla, Volkswagena, Renault, Mercedesa, Neoplanu, Delphi i innych firm lub sieci dostawczych. Fabryka DUFSO na Żeraniu staje się wielkim zakładem finalnej produkcji. Wiemy, jak zbudować fabrykę, jak montować. Teraz czas na przemysł części wytwarzanych w Polsce. Program polskiego rządu i DUFSO przewiduje, że 80% części do samochodów będzie wytwarzanych w Polsce. Teraz spółki samodzielne, silniejsze ekonomicznie, zdolne do produkcji na wielką skalę, stanowią cały zintegrowany organizm DU. Tak rozpoczęła się polonizacja produkcji koreańskich samochodów. 3 września 1997 roku w warszawskim hotelu Marriott postawiono kropkę nad i. Spotkali się prezesi i kierownictwa nowych spółek, by uroczyście zainaugurować działalność grupy producentów części samochodowych. Spotkano się nie po to, by podsumowywać, ale by rozpocząć realizację nowych marzeń. Ta uroczystość pokazała też, że DU dotrzymuje zobowiązań wobec Polski. Stworzymy największą w Europie bazę części motoryzacyjnych. W 2000 roku grupa będzie produkować 2154 podzespoły do ponad 500 tysięcy aut, wytwarzanych w ciągu roku przez DUFSO. Odwiedziny spółek rozpoczynamy od Elbląga. Miasto ożywia się. Wielu bezrobotnych dostanie pracę. Spółka Hanyang ZAS zainwestuje 48 milionów dolarów w rozwój i modernizację produkcji. Zaś Hanster ZAS 8 milionów. Jeszcze w tym roku znajdzie tu zatrudnienie 1000 osób. Hanyang unowocześnia wyroby z mas plastycznych. Nakładkę tablicy rozdzielczej, wlot powietrza, osłonę nagrzewnicy, wlew paliwa, zagłówki, podłokietniki, nawiewki. W 2000 roku wartość produkcji tej spółki przekroczy 75 milionów dolarów. Hanster natomiast wybuduje centrum motoryzacyjne z serwisem i sprzedażą. Będzie też produkował kierownice i lusterka. Ełk. Otwiera się nowa karta historii miasta. Młoda para może wiązać dziś swoją przyszłość nie tylko obrączką ślubną, ale też wspólną pracą w nowoczesnej spółce Sung San Zem. Kierownictwo firmy daje temu wyraz. Nowa spółka zainwestowała już 3 miliony dolarów. Właśnie wykłada kolejne 3, a do końca roku 2000 inwestycje wyniosą prawie 10 milionów dolarów. Dzięki temu Sung San Zem dostarczać będzie części do 750 tysięcy aut różnych marek za prawie 40 milionów dolarów rocznie.
Wszystkie części wytwarzane będą według najnowszych technologii. Szyby reflektorów ze szkła zastąpią tworzywa sztuczne. Zastosowana zostanie proszkowa technologia lakierowania i automatyczne ciągi wtryskarek do tworzyw. Dominować będzie produkcja oświetlenia samochodowego, reflektory, lampy tylne oraz oświetlenie wewnętrzne. Sungsan Zem rozpocznie budowę nowego zakładu produkcyjnego, stwarzając 800 dodatkowych miejsc pracy. Drugą spółką jest Daesung Zem. Zajmuje się produkcją przełączników, elementów elektryki samochodowej i mikroprocesorów. 9 milionów dolarów przeznaczonych na inwestycje przyniesie 320 miejsc pracy, a wartość rocznej produkcji osiągnie 11 milionów dolarów. W fabryce pozostał jeszcze oddział DUFSO Zem Ełk. Doskonały. Produkuje wiązki elektryczne obok sieci DU dla tak znanych odbiorców jak Bosch, Delphi, Mercedes, GM, Fiat, Opel, Ford i wielu innych. Rynki zbytu, audyty GM-a i Mercedesa, certyfikaty ISO 9000. Tak więc poszukiwany partner do spółki musi być mocny. Swoją szansę wykorzystał też Ciechanów. Nową spółkę utworzył tutejszy zakład DUFSO, produkujący części silnika. Partnerem jest renomowana firma koreańska DU Precision Industries. Nowa spółka DU Precision Industries, zakłady części samochodowych Poland, w 1997 roku zainwestuje 10 milionów dolarów, a za 3 lata osiągnie wartość produkcji 40 milionów. Będzie wytwarzała zbiorniki paliwa, pompy paliwowe, przeguby, przełączniki, elektroniczne zestawy wskaźników do samochodów DUFSO i odbiorców w Europie Środkowej. W Kutusku rozpoczęły działalność dwie spółki utworzone przez Zakład Zespołów Napędowych. Spółka Onua ZZN będzie potentatem, produkując pasy bezpieczeństwa do 800 tysięcy aut za 35 milionów dolarów rocznie, a wytwarzaniem radioodtwarzaczy do 600 tysięcy aut za 46 milionów dolarów rocznie zajmie się druga spółka, DU Electronic ZZN. W tych halach po modernizacji znajdzie pracę ponad 1000 osób. W Wyszkowie tutejszy zakład zespołów napędowych nadal jest jeszcze oddziałem DUFSO. Produkuje skrzynie biegów do wciąż popularnych na polskim rynku polonezów. Wyszkowska fabryka prezentuje w swojej branży wysoki poziom, jest dobrze wyposażona, ma śmiałe plany rozwoju i duży krąg odbiorców. Jest kilku potencjalnych partnerów dla tej filii, ale wyboru trzeba dokonać z dużą rozwagą. Także Siedlce widzą swoją ogromną szansę w działalności nowej spółki Kwangjin ZPP. Dotychczas Siedlecki Zakład Produkcji Podzespołów wytwarzał 320 tysięcy różnych części do 100 tysięcy samochodów rocznie. Aby zwiększyć produkcję do 500 tysięcy aut w roku 2000, zmodernizowano galwanizernię, zainstalowano linię pras, uruchomiono wydział spawalniczy. W najbliższych latach inwestycje w zakładzie przekroczą 20 milionów dolarów, a wartość wyrobów osiągnie 90 milionów rocznie. Wzrośnie też zatrudnienie do 1000 osób. Nowa spółka będzie produkować przednie zawieszenie, tylne osie, dźwignie zmiany biegów, elementy silnika, elementy zgrzewane nadwozia. Wśród odbiorców między innymi General Motors. Lanosem przyjeżdżamy do Warszawy. W stolicy pracuje nie tylko serce DUFSO, fabryka na Żeraniu, finalny producent samochodów, ale są tu też siedziby nowych spółek Joint Venture. Jako pierwszy wita nas zakład produkcji zespołów podwozia. Od wielu lat wytwarza się tu tylne mosty do polonezów. Zajmują się tym doświadczeni pracownicy, wysokiej klasy inżynierowie uzbrojeni w specjalistyczne wyposażenie. Te walory ZPZP chce wnieść do spółki produkującej w przyszłości nowoczesne zespoły podwozia do kilkuset tysięcy aut rocznie. Pomyślano także o rozwoju i rozszerzeniu asortymentu. Spółka Xinjiang ZPZP w podwarszawskich markach zainwestuje ponad 13 milionów dolarów, a produkować będzie przełączniki świateł i wycieraczek, sterowniki lusterek i mechanizmów podnoszenia szyb oraz zamki i komplety kluczy. Docelowo produkcja osiągnie wartość 20 milionów dolarów rocznie. Odwiedzamy zakład sprężyn motoryzacyjnych, który nawiązał współpracę z trzema firmami koreańskimi. Wieloletnie doświadczenie w produkcji sprężyn będzie kontynuować spółka Daedong ZSM. Zainwestowanie 5,5 milionów dolarów da możliwość osiągnięcia produkcji za 27 milionów dolarów rocznie. Natomiast spółka Bukdu ZSM wytwarzać będzie głośniki do samochodów DU, a także Fiatów. Duża część wyrobów trafi do koncernu Sanyo. Trzecia warszawska spółka JCZSM będzie wytwarzać w Wyszkowie zegary, czujniki prędkości i temperatury, filtry paliwa, zapalniczki. W tym roku zainwestuje 4 miliony dolarów, a docelowa wartość produkcji 15 milionów. Naszym lanosem dojeżdżamy do warszawskiego Annapola. Teraz po zawiązaniu spółki ze znanym koreańskim producentem zderzaków Coram Plastics Corporation, dawna filia DUFSO wejdzie do czołówki europejskiej w tej branży.
Forum ZZM rozpoczyna z wielkim rozmachem. W ciągu kilku pierwszych miesięcy zainwestuje 4 miliony dolarów. Docelowo będzie to prawie 35 milionów. Efekty przyjdą bardzo szybko. W 1997 roku produkcja za 22,5 miliona, a w 2000 roku za 100 milionów dolarów rocznie. Forum ZZM to zderzaki, ale też i deski rozdzielcze, boczki drzwi, elementy siedzeń. Drugą spółką, która znalazła swą siedzibę w Annopolu, jest Pomatics Company. Wytwarzać będzie surowce i półfabrykaty z tworzyw sztucznych. Nasz Lanos wjeżdża już do Grójca. Tu zawiązano spółkę DUFSO z koreańską firmą Tonhun. Produkowane tu siedzenia uszlachetni wkrótce najnowsza technologia Tonhun, który jest liderem w produkcji siedzeń do aut DU. Aby wyprodukować siedzenia do 500 tysięcy samochodów, w najbliższych latach zainwestuje się tu 55 milionów dolarów, co po 3 latach przyniesie wzrost wartości produkcji do 80 milionów. Trzeba też będzie zwiększyć zatrudnienie do 1000 osób. Jeśli Tonhun przeniesie swą aktywność rynkową z Korei do Polski, pozornie fantastyczne plany staną się możliwe. Ten gigant produkuje 800 tysięcy kompletów siedzeń rocznie. Lanos już w Kożuchowie. Miasteczku, z którego zakład sprzęgieł od lat wysyła części do Niemiec, Francji i Włoch. Niedawno powstały tu dwie spółki z udziałem kapitału koreańskiego. Donwon ZS, która produkować będzie układy wydechowe, ramki drzwiowe i konstrukcje wzmacniające, oraz spółka Asan ZS. Ta zajmie się sprzęgłami, elementami konstrukcji drzwi, wytłoczkami do kilkuset tysięcy samochodów rocznie. 20 milionów dolarów Asan ZS i kilka milionów wydanych przez Donwon ZS na inwestycje gwarantuje wzrost produkcji do 95 milionów dolarów w ciągu 3 lat. Da także pracę 1300 osobom. Nowo powstałe spółki joint venture już w 1997 roku zainwestują w Polsce blisko 100 milionów dolarów, a do roku 2000 dalszych 300 milionów. Spółki będą głównymi dostawcami dla DUFSO, ale też dla fabryk DU w Lublinie i Nysie. Przyszli odbiorcy to także zakłady koncernu w Czechach, Rumunii, Uzbekistanie, Indiach, Wietnamie, Kolumbii i na Ukrainie. Planowany jest także eksport do Francji, Niemiec, Anglii, Rosji, Słowacji i Litwy. Odbiorcami będą też tak renomowane firmy jak General Motors, Bosch, Siemens, Neoplan, Delphi, Fiat, Opel, Volkswagen, Mercedes, Seat, Renault i inni. Wartość produkcji w 1997 roku wyniesie 132 miliony dolarów, a w 2000 roku osiągnie 720 milionów dolarów. Spółki do 2000 roku zatrudnią ponad 8 tysięcy ludzi. Polonizacja i regionalizacja produkcji, do których zobowiązał się wobec rządu i społeczeństwa polskiego koncern DU, stały się faktem. Ludzie nie tylko dostają pracę i zarabiają pieniądze, ale poznają języki, nowe technologie, rozwijają się ich rodziny, miasta, a nawet całe regiony. Marzenia zdobywają świat. Dziękujemy. Do zobaczenia.